3, 2, 1, jedziemy. Gdyby Wisła nie zwolniła mnie w 2019 roku, dziś grałaby w Ekstraklasie. Ale zaczęliśmy z grubego serca, tej widzę. Pomidor. Pomidor wykorzystany. Za 2 lata Jagiellonia zagra w europejskich pucharach. Nie, no bo już w tym roku zagra. Za 3 zdobędzie Mistrzostwo Polski. Ile mam tych pomidorów? Już wykorzystam. Za 3 lata Jagiellonia zdobędzie Mistrzostwo Polski, tak? Jest to ostatnie może pytanie. Zdobędzie, no, z tego trenera. Tak, patrząc statystycznie, to już trenerów nam zabraknie. Z licencją mamy tylko 200. Ktoś tu musi zaprowadzić porządek, tak lub nie? Nie, no może się to zdarzyć w innym terminie. Tak czy nie? Nie, może się znaczy. Optymistycznie. Okej, dobra, przechodzimy do kolejnego pytania. W 2026 roku reprezentacja Polski zakwalifikuje się na Mistrzostwa Świata. Tak. Jestem tego pewien, bo będę jej selekcjonerem. Macie więcej wody tutaj z Izolem? Tak. Karierę trenerską zakończę w Pogoni Szczecin. Nie. Mistrzostwem Polski oczywiście. Odpowiedź zawiera się. Tak, pytanie. To może następne. Fryzjer nigdy do mnie nie dzwonił. Tak. Mam podejrzenia, że grałem w ustawionym meczu. Trzeba było zapytać się kolegów. Nie. Michał Pazdan i jego gole samobójcze? Nie mam z tym problemu, byle nie było tego więcej niż 2 na rundę. Tak. Piłkarz powinien zwracać uwagę na aktualnie obowiązujące trendy modowe. Prezencja poza boiskiem jest równie ważna jak ta na placu gry. Możemy włączyć w klimatyzację mocy? Tak. Patryk Małecki. Pracowałem z nim i wiem, że talent miał duży, ale głowa nie pozwoliła mu go w pełni pokazać. Tak. Nóż mi się w kieszeni otwierał, gdy czytałem o wyprowadzaniu pieniędzy z Wisły Kraków przez byłych członków zarządu. Tak. Czas w Krakowie, gdy Wiśle groziło bankructwo, dał mi dużo bardziej praktyczną wiedzę o zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi niż jakakolwiek książka czy kurs. Tak. Bieda w klubie często dobrze wpływa na atmosferę w drużynie. Tak. Gdy w moim klubie nie płacili, a nie starczało mi na rachunki, finansowo ratowało mnie 2 kibiców, pan Mieczysław i pan Dariusz. Jeszcze raz. Gdy w moim klubie nie płacili, a mi nie starczało na rachunki, finansowo ratowało mnie 2 kibiców, pan Mieczysław i pan Dariusz. Tak, to było w Pogoni Szczecin. Niestety... Ci panowie patrzą na nas z góry. Pozdrawiam serdecznie. Ostatnie pytanie. Kiedyś wystąpię w Tańcu z Gwiazdami. Dużo sinusoidy tutaj emocji było. No tak. Nie.